Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dawaj, dobra, damy już k***a, bo to jest skandal. Dawaj, było, minęło, już trudno. Jedziemy od początku teraz. Chłopcy! Jesteście tam? O Jezu, moje maleństwo! Tomaszek, ja prosto z kościoła lecę. My się z farmarzem na Starym Korzowie modlili, co byście ten śpil wygrali dziś. Zobacz, co ci mamusia przyniosła. Kakao szależek ci zrobiła, bo śniadania w domu nie zjadł. Słuchaj, i te. Wiesz, sznitki z kejzą i z tomatą, tak jak lubisz. O, i jeszcze masz, widzisz, kołaczek. Kołaczek ze syrem. A masz też. Dziękuję. Poczekaj, i mam. O, i dwa soczki, synek. Synek, ty musisz Mama, jeść. Przestań. Synek, ale ty się zborok taki chudy, synek, synuszu. Jak ty będziesz? Że musisz mieć chłopcy, musicie mieć siłę za tą balą latać, no. Tyś widział tego Edzika? Jaki on porok chudy. Przez to, że łomnięcnie jego bym ci przestał wyglądać. Marcinek! Marcinek! Widzisz, a ty tobie się tak trochę urosło, prawda? No, widzisz, a ja cię pamiętam, jak za bajtla we fuzeklach po placu latał, żeś wołał, mama baladej, mama baladej! Pieronie, żeś mi szyby powybijał! No. Dobra, dobra, słuchajcie, chłopcy, ja muszę lecieć do fryzjera, muszę dałerwelę pokręcić na tym wasz szpil. Ja, byda siedzi na czwartej trybunie, Tomaszek, tu się ładnie powycieli. Wiesz, no, ino się tam za babami nie oglądę, ino grej ta bala. No, pa, chłopcy, pa. Zbogiem i po zwycięstwo! To wygramy! Mama, co ty? Bój się Boga, jak ty wyglądasz! Czekaj się na to, Taka fajna treska, taka złona zona za plikiem. Mi się ino raz baczy. Godą ci. Jezus Maryja, nie stój no to... taki goły. Ubieraj mój sweter. No, przestań. Wybigluję raz, dwa, trzy. Oj, synek, ty mi wstydu chcesz narobić, naprawdę. Naprawdę, synek. Tako fajno, preska. Ironie, poczekaj, to bym ci dziurę nie wypaliła, no. Pośmiesz się, pośmiesz. Gipko, je. Jezus, już moja akcja. Ubieraj się, raz, dwa, trzy, szybko. Zwaluj na boisko. Tomaszek, raz, już leci. Idzie. Chłopcy! Chodźcie tutaj do mnie! Chodźcie! No! Tomaszek, woli ci! Mama, przestań! Trening, ja jak babci mazna, bez łeb! Ty, Kowal! Ty! A czemuś ty kopnął mojego synka, co? Mam ci teraz kił oddać? Ła, powiem mojej mamie! Mamie powiesz! Jak ci nie wstyd, to ja powiem twojej mamie! Jak ty się zachowujesz! To my u was w sklepie, Tomaszek, pójdź sam tu. Zakupy robimy, a ty mojego synka po szłapach kopiesz, to byś się wstydził. Łamaj do domu, już raz, ba. Nie umiecie się zachować, będziecie siedzieć doma. A ty, mody, jutro nikaj, na żaden szpil nie pójdziesz, raus. Już ważnie ma, do domu, ja się inna taśka wezna. No już, ruchy. No, będzie mi kopał synka, ja się swoją matką jeszcze. Poczekaj, inna pogoda. Chwila, co tutaj się dzieje? Dzień dobry, pani trener. Trener zapyta Fuszmańczyka. No, niech się pochwali, co zrobił. Niech się pochwali, panie trener. No jak to jest możliwe, panie trener? Zadzwonię się do Tomaszka, a ja go tu
Poczekaj, mówię. Ronia mi gorąco. Halo! Halo, Tomaszek? No mama. Mama dzwoni. No dalej, dojechaliście? Do Tarnowskiej Kuria? Ja, dojechaliśmy. No to dobrze. Dobrze się czujesz, nic ci nie jest. Ja? Wszystko w porządku. No Tomaszek, słuchaj. Bo Jarzek ci do tej czarnej taśki taka fajna, ciepła mycka, żeby ci zapakowała, wiesz? Co by ci uszy nie zmarzły, bo że w telefonie sprawdzała, że tam dzisiaj... Słuchaj, będzie i na 14 stopni, no. No dzięki, mamo. No a po szpilu, słuchaj, to się tam... No we fuzakle załóż, że ci na torgu kupiła takie ananasy, wiesz? No, tam ty czerwony taśce. Ciszej, mamo. I na wiesz, mamę umyj. Pamiętaj. Dobra, mamo, bo zaraz na mecz wychodzę. No ja... Fajnie, no mama tęskni, Tomuś, tęskni mama za tobą. Słuchaj, a o kery wy dzisiaj wracacie? No mecz o 17, 90 minut, 19, 20, na 20. Ja cię proszę, ty mnie nie nerwuj, ja mam słabe serce. Ja ci godam teraz, kiedy się Wartko po ćmoku robi i ty być w domu o po 8. Mamo, no nie zdążę. Ty mnie nie wnerwuj, ani pół minuty dłużej nie. Po 8. Mamo, nie zdążę, będę po 8. I nowy dziurka. No, jak chcesz. No ja, pa. Pa. Dawaj, panowie, z bokiem po zwycięstwo! To wygrałeś! Mamuś, wszystkiego najlepszego. Dzięki, synuś, dzięki. W imieniu drużyny wszystkim mamom życzymy wszystkiego niebieskiego. No. A kochane mamy, a ja wam życzę cierpliwości do dzieci, do tych małych i do tych dużych też.